Siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, to jest kolejny odcinek Euro Truck Simulator 2 i od razu będziemy sobie jechać. Wybrałem sobie trasę, nie pamiętam jaką, no po prostu nie pamiętam. Może da się jakoś sprawdzić. Drezno, cel Drezno, jedziemy z drewnem. I przychód ze zlecenia, 5000 euro. I jak widzicie, jak słyszycie, mamy country radio. I teraz będzie mi się bardzo dobrze jechać. Tylko nie wiem, czemu nie słyszę. No. Nie wiem, czemu nie słyszę swojej ciężarówki. Właśnie sobie teraz zmienię. Głośność ogólna. Efekty dźwiękowe. Okej, okay, teraz powinno być okej. Okay. No dobra. Coś tam słychać. Okej, okay, teraz mamy... Nie, muszę to zmienić. Muszę to zmienić, bo... Czyli głośność muzyki, tak? A głośność ogólna... Jakoś, nie wiem. No tak, no okej, okay, dobra. O, i teraz jest okej. Okay. No. To troszkę tutaj zwolnię. Już nie będę popełniał błędów z przeszłości. Światło mam włączone, wszystko jest w porządku, kamera jest okej. Okay. I mamy muzyczkę, i jedziemy! Więc... Z tego co widzę, mamy dojechać do... Mamy 10 godzin. I mamy 300 km. Mamy 300 km, 5 godzin właściwie. Aha, mamy 10 godzin na samo zlecenie. A za 5 godzin powinniśmy dojechać. Więc okej, okay, skręcamy w prawo. Dobra. No i jak na razie jest spokojnie, nie jesteśmy śpiący i mamy pełny bak. Mamy pełny bak. To nie jest jeszcze nasza ciężarówka, ale niestety... Niestety... musiałem zapłacić karę 12 tysięcy, tak, tak, za anulowanie zlecenia. No zdarza się, mam teraz 500 euro, jestem bardzo bogaty, mam 2000, mam... O, chyba... Nie wiem, 2000 zł? Nie wiem. No w każdym razie jedziemy i zarobimy sobie to 5. Zarobimy sobie to 5 euro, mam 5000 euro, mam nadzieję. No, jest w porządku wszystko. Jedziemy sobie spokojnie, bez trzymanki, ja mogę się przespać. Nie będę spał za kierownicą. Dobra. Pogoda jest. Która to godzina? A, 19. 15 po 7 wieczorem. Więc tak nie za bardzo... Co jest? Czemu dzisiaj kierunku skończył? Tak nie za bardzo... Nie za bardzo ładnie, bo nie lubię jechać w nocy. Lubię jak jest jasno i w ogóle. A tak w ogóle ciekawe, powiem, że to jest radio z internetu, które teraz leci, tak aktualizowane jest z internetu, ale czy to jest prawdziwe radio, czy... Nie, nie to raczej prawdziwe chyba, czy nie? Tyle, że raz się tam wsłuchałem w ten ich język i zrozumiałem, że... Znaczy była i u mnie, u nas w Polsce, wtedy była gdzieś 12 godzina rano. 12, a oni coś tam powiedzieli, że jest 15, więc albo ich po prostu źle zrozumiałem, albo u nich coś podobnego do nazwy 15 jest innym słowem, albo po prostu, nie wiem, jakaś dziwna audycja była, nie wiem, z innego świata. Chociaż no w sumie 15, 12, no to jest tylko 3 godziny, no to w sumie nawet możliwe. Ale nie pamiętam, no dobra, no nie wiem, nie wiem. Okej, okay, zjeżdżam. No! No kurde! Kurde, no szmaciarz jeden mógłby się już... Mógłby się już... Kurde... No dobra. Ale widzę, że tutaj już się robi ciemno powoli, więc to na pewno lato nie jest.
Może prawdopodobnie jest to jesień, skoro już o 19 się robi ciemno i czkawkę mam. No, strasznie tu wąsko, no ale jakoś sobie poradziliśmy. Zostało nam 275 km. No to jedziemy. Czy można tu jakąś mapę zobaczyć? A można. Czyli tak. My jedziemy z Bratysławy chyba. A jedziemy do Drezna. Do Drezna jedziemy. Chciałbym pojechać do Anglii. Zobaczyć jak tam jest. No dobra, kiedyś na pewno pojadę. Akreditační komise prodloužila plzeňským právem akreditaci až do roku 2017. Rozhodnutí ještě musí potvrdit ministerstvo školství. Prezident Zeman začal splácet dluh České republiky. Představil České dnes republike. Speciální nadační fond, do kterého sám posílá 60 tisíc měsíčně. No dobra, máme už 20. Więc na pewno dojadę v noci tam. Ještě tak nevím, možná na 23. 4. Coś takiego. I widzę, že nemusíme skręcać. No i co? No v Praze dnes proběhlo poslední rozloučení s hercem Janem Kašparem. No to v sumě tak... Jary Cimrmana zemřel minulé úterý ve věku 60 let. Vole taký podgrunt. Dobra. Představ si, že jsme dnes s klukama v hospodě seděli nad pěnovým skladem. Mám naděje, že nie zostane v pierděl od YouTube, že puštám radio komercyjné. Chociaż nie wiem, czy to jest komercyjne, na pewno. Ale może te piosenki nie są takie bardzo komercyjne, jak prawdziwe komercyjne piosenki, które są puszczane... puszczane, no wiadomo, w telewizji, w radiu, takie tam... Kurde. No dobra, zachowam się teraz jak prawdziwy... Jak prawdziwy kierowca. I będę się bawił... w ten... telefonem w czasie jazdy. Okej, jakoś sobie poradziliśmy. O kurde, moi mikrofony. Ale nie, tym razem nie będzie wypadku. Ja do tego nie dopuszczę. Nie mogę zmarnować kolejnych tysięcy, bo już będę na minusie, a to nie będzie dobre. A nawet jeszcze nie mam swojej własnej firmy, bo ja dosyć nieczęsto grałem w tę grę. Właściwie to jest moja, nie wiem, trzecia jazda poza filmikiem. Znaczy jedyna moja jazda poza między filmikami tymi dwoma, co teraz wcześniejszy i ten, była jedna jazda, w której, no cóż, no nie za bardzo mi się udało i dlatego musiałem właśnie zapłacić tę karę, 12 tysięcy euro. Ha, po prostu majątek, ja bym się tyle nie wypłacił przez całe życie. Okej. Okay. Oj, widzę, że nieładna pogoda się tutaj robi, albo to jest po prostu mgła. To tam daleko to chyba mgła, no ale w każdym razie jedziemy. Na razie nie musimy nigdzie spać. Jakby było tak, że... Chociaż w sumie z drugiej strony nie za bardzo. Bo tak sobie pomyślałem teraz, że mogłaby być synchronizacja czasu z prawdziwym czasem naszym, ale z drugiej strony to by trwało strasznie długo i, nierealnie, bo wtedy byśmy dojechali z Drezna do kurde, nie wiem, Anglii w pół godziny, a to jest po prostu nierealne, więc w sumie z drugiej strony, no właśnie. Taka muzyczka jest przyjemna i potrafię się przy takiej bardziej skupić na jeździe i gadać niż przy takiej elektronicznej, czy rockowej, czy rapowej. Po prostu taka country, a szczególnie właśnie czeska, nie wiem czemu, czeska.
Może dlatego, że, to jest, że, ta, że tutaj w tych wszystkich, na tej całej liście z radii, tych radii, na tej liście radiów, na tej liście stacji radiowych tutaj w, tym, w tej grze, to jedyna taka stacja z country, ta właśnie czeska, jest taka, taka, która mi odpowiada, bo inne są takie powolne, takie, takie nie za bardzo i angielskie, a to jest czeskie i podoba mi się, no. Niezłe jest. Nie słucham może tego na co dzień, ale jest bardzo, bardzo przyjemne, jeśli chodzi o jazdę. Bardzo się fajnie przy tym jedzie i polecam każdemu, kto nie może się skupić na jeździe właśnie przez muzykę jakąś nieodpowiadającą, no to może sobie właśnie spróbować z country radio. Okej, tutaj będziemy wymijać jakiegoś gościa, naszego kolegę. W sumie co my wieziemy? Czy my nie wieziemy drewna? Jeśli wieziemy drewno, to wieziemy drewno. Chyba. Znaczy my wieziemy, nie wiem, w sumie nie wiem co ja wiozę. Drewno. Ha! No to ominęliśmy naszego kolegę, który prawdopodobnie jedzie w to samo miejsce co my. No tak też może się zdarzyć. Może się zdarzyć, no ja tam nic nie mówię. Okej, zostało nam 137 km, 2 godziny, więc dojedziemy akurat tak na... Powinniśmy dojechać tak na 23, coś takiego. Jest ciemno, ale nie jeszcze nie tak bardzo ciemno jak w środku nocy. I niebezpiecznie szybko zapierdzielam, więc troszkę zwolnię, bo... Już mam nauczkę, żeby tak nie jeździć. Ale przyznam wam, że bardzo wygodnie się jedzie na kierownicy, bo można leciutko sobie skręcić. Mówiłem to właśnie, podkreślałem to w poprzednim odcinku, że można sobie tak jeździć spokojnie, tak skręcać powolutku. Myślałem, że miałem skręcać, ale bym się wkurzył. Po prostu możemy tak delikatnie skręcać, oczywiście po ustawieniu wszystkich całej klawiszologii, no, że jeśli to można nazwać klawiszologią. A na WSAD, no to nie wiem, czy teraz będzie działać. O, od razu, od razu tak, widzicie? O kurde, gdzie mam jechać, tutaj. No właśnie, teraz jadę na WSAD, jest strasznie czułe jest i nie podoba mi się. Dlatego wolę na kierownicy, co jest oczywiście logiczne, jeśli jest samochód ciężarowy, no to którego się steruje kierownicą w grze, no to powinno się sterować kierownicą poza grą, czyli tutaj. No, troszkę pokręciłem, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Dobra, zostało nam 100 km, mniej niż 100 km, zostało nam godzina i pół, półtorej godziny, zapierdzielamy 80 na godzinę. Tu jest limit do 50, więc troszkę zwolnię, bo nie chcę się wypierdzielić znowu. Okej, mamy czerwone, no to się spokojnie. Znowu by było. No. Jedziemy. Odkryliśmy, znaczy nie wiem, czy odkryliśmy, ale jesteśmy w jakimś mieście. Które prawdopodobnie wcześniej odkryliśmy, bo nie pojawił się jeszcze żaden napis. Nie wiem, gdzie jesteśmy, nie wiem, w jakim mieście jesteśmy, mogę sobie nawet sprawdzić. Aha, Pragę, no tak, jesteśmy teraz w Pradze, czyli jesteśmy w Czechach. O, odkryliśmy dealera ciężarówek marki Renault. No to widzicie. W przyszłości, jeśli kiedyś będziemy stać na własną ciężarówkę, to sobie mogę kupić z Renault. Chociaż za 5500 nie wiem, czy sobie coś kupię. Nawet na złomie. Dobra. Już jest po 23, ale jeszcze nie jest tak ciemno, więc mam nadzieję, że... O kurde!
Przejechałem na czerwonym świetle, ale nie naliczyli mi biletu. Bileciku mi nie naliczyli, więc prawdopodobnie albo gra się zbugowała, albo po prostu też może być takie coś, że czasami gra po prostu nie zauważy, że się przejechało na czerwonym, czy coś się tam przekroczyło. Bo no bo nieraz miałem tak, że samochód mnie stuknął, czy ja stuknąłem samochód, a nie miałem żadnej kary. Także okej, wjeżdżamy na rondo i do Dresden. Do Dresden, do Drezno właściwie. Nie wiem, czemu powiedziałem Dresden. Nikt nas nie śledzi, nie czuję się śledzony. I wyjechaliśmy z Pragi. Możemy jechać 80 na godzinę. Światło mam włączone. Wycieraczki działają, ale nie muszą być włączone. Wcale nie muszą być włączone. O, Jezus. Ała, mój bork. No dobra. Nie wiem, co znaczy ten znak taki z przekreśloną kreską. No, paliwo na pewno nam się nie skończy. I nie musimy spać, bo zostało nam tylko 70 km. No to właściwie... A raczej byśmy sobie poradzili. Wiem, że jest tu parking za 200 metrów. No, który tu jest zjazd na parking, ale raczej niepotrzebny nam jest parking. Możemy sobie tak spokojnie słuchać muzyczki, jechać wieczorkiem, właściwie no, późnym wieczorem. Sobie obserwować drzewa, nasze lusterka, nasz GPS. I zaraz będziemy wjeżdżać na autostradę chyba. nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu coś mi miga przed tym. O właśnie, jeśli... w sumie... Ciekaw jestem, czy tutaj są te... Czy tutaj są... jak to się nazywa? Czy tu są pory roku? Raczej chyba nie ma. Ale fajnie by było, jak były. Na przykład w zimę byłaby zupełnie inna droga, nawierzchnia, że śliska, że trzeba będzie powoli jechać, trzeba będzie wymieniać. Nie no, w sumie nie wiem, czy w tirach się wymienia na zimowe. Nie mam pojęcia, czy w tirach się wymienia na opony zimowe, ale no, że byłyby, nie wiem. O, nowa wiadomość, ale nie będę teraz sprawdzał, nie będę, przepraszam. Co? Wykroczenie prędkości? Mam na minusie 40 euro, no patrzcie, no! Jezu! Oh, Jesus! Ja jestem śpiący, a ten gościu nie jest śpiący. Co to się dzieje? W każdym razie, co miałem powiedzieć? No to możemy jechać 100, więc spokojnie. No i tak. I teraz tak. Miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem co. Przejeżdżam przez jakiś fajny most, widzę. Zostało 30 km, to spoko. Co miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć. Kurczę, zapomniałem co. No dobrze, no nieważne. Zaraz będziemy próbować, możemy próbować wyprzedzić tego gościa, bo ten... Widzę, że nie za bardzo się spieszy. Aha, no właśnie, jeśli chodzi o te pory roku, no to fajnie by było, jakby wprowadzili, o ile już nie wprowadzili, a ja nie mam po prostu aktualizacji, nie wiem. No i co? Jeszcze jakby było tak, że policja stoi czasami na tych, na, wiecie, na... No z boku tam stoi gdzieś. Dobra, zjeździmy na ten pas. Policja sobie gdzieś tam stoi czasami i wymachuje lizakiem, że mamy się zatrzymać, bo oni chcą, czy nie wiem, czy kontrola drogowa, nie wiem, jak to się nazywa, ci, co sprawdzają transport, nie wiem, kontrola transportu, no nie wiem, no straż graniczna, no coś takiego. No i wiecie, i by na przykład nas by zatrzymali i nie wiem, byśmy musieli przeprowadzić jakąś konwersację, chociaż nie, no to by było trochę głupie, ale musielibyśmy się zatrzymać, jednak musielibyśmy się zatrzymać, bo takie, mielibyśmy obowiązek, jeśli policjant macha lizakiem. No i co? I musielibyśmy się zatrzymać spokojnie, on by sobie tam sprawdził, co my przewozimy. Oczywiście tu widać, że przewozimy drewno, ale jakbyśmy mieli, wiecie, kwadratową przyczepę.
Okej, okay, dojechaliśmy do Drezna. Tu mamy jechać 50 na godzinę, więc raczej nie będę przyspieszał. Trochę zdejmę nogę z gazu. No i co? Przyjemnie mi się jechało. O wiele lepiej mi się jechało niż w poprzednim odcinku. Nie wiem czemu. Na pewno to pewnie zasługa... Gdzie mam skręcać? Nie, raczej tam, okej. Okay. No po co ja się tu zatrzymałem? Tu się nie wolno zatrzymywać. O, akurat zielone. Ale jeszcze kawałek drogi przed nami. Jeszcze 2 km. Przez miasto. Okej. Okay. Ciekaw jestem, gdzie jest nasz kolega. Gdzie jest nasz kolega z tym drewnem też. No, właściwie już dojechaliśmy. No, jest prawie w pół do 12. I akurat dojechaliśmy na miejsce. Kilometr został, minuta została. Więc właściwie jesteśmy na miejscu. Więc jeśli wam się podobał odcinek, możecie dać łapkę w górę. Ja to już wjeżdżam do zakładu. Subskrybujcie mój kanał, jeśli wam się podobał, jeśli chcecie więcej filmików z Euro Trucka. A ja się z wami żegnam. No ale niestety nie będę tutaj parkował, bo nie potrafię. Tak sobie tylko wjadę. No, ja się z wami żegnam. Popatrzę tutaj, ile dostałem. No i spoko. I na razie.